No mów to teraz, ty chciałeś nagrywać. Dobra, to jeszcze raz nagrywamy, bo historia prawdziwa, a tam z czapką film się nie udał. Historia prawdziwa. Zawierzenie. Sąsiadka miała wylew w kościele. Sparaliżowana lewa strona całkowicie. No. Ale widzę, że po wyjściu ze szpitala walczy, ćwiczy, trenuje, próbuje. No ciężko, na jednej, no to dzisiaj chodzi już całkowicie, ale słuchaj, historię. Ale niektórzy leżą. No, że leżą. Ona walczyła, ona ćwiczyła. Walczy, ale słuchajcie, o co chodzi? Ja się jej pytam, bo tak czułem, że wierząca. Mówię, powiedz, co zrobiłaś. A ona mówi, zawierzenie 100%. Ona tam akurat zawierzyła Chrystusowi, no bo każdy ma swoje tam te systemy wierzeń. Ale właśnie to jest klucz do sukcesu. Ona zawierzyła, zrobiła surrendering i poddanie 100%. To jest bhakti yoga. Dlatego cuda się zdarzają każdemu, tylko musi zawierzyć 100%. A ktoś chce trochę zawierzyć, trochę nie zawierzyć, wiecie jak to jest. Kombinuje, a może, Boże, weź tam sąsiadce, zabierz tą krowę, nie? To nie jest tak. Zawierzenie 100%. A ludzie najczęściej jest jak komuś dokuczyć. A ona tylko zaakceptowała chorobę, poddała się i wtedy przyszło ozdrowienie. I dzisiaj chodzi, widziałaś, nie? Dzisiaj widziałaś, jak chodzi. Jak nie wygląda, że miała jakikolwiek wylew. No, 80 lat. No, to tylko taki przykład dla was, jak to w przyszłości robić zawierzenie. Ja też kiedyś tak zrobiłem, ale tu nie będę opowiadał. Jak będę miał 80 lat, to wam powiem, jak to było ze mną. Na razie mam 33 lata. Nie? A ile mam? A ja 25. No i młódkę sobie znalazłem teraz i widzicie.